Witam serdecznie. Dziś zrobimy przepyszną, pikantną sałatkę makaronową z kurczakiem i ananasem. Zapraszam Was serdecznie na przepis. Zanim jednak przejdziemy do gotowania, chciałbym ogłosić zwycięzców ostatniego konkursu Znajdź hashtag Gotuj to sam, hashtag Alpencamping. Wyczytam Was teraz wszystkich. Maciej Wit, Kamil Brożyna, Monika Rutkowska, Kamil Laska, Hubert Muszyński, Dorota Dąbrowska, Jarosław Łęgowski, Kamil Jastrząb, Piotr Felczuk. Nie wyczytałem jednej osoby, dalej czekam na zwrotnego maila z adresem do wysyłki. Przeczytam tylko fragment maila, może ta osoba nas ogląda. Michael i tak dalej, i tak dalej. Także proszę, wyślij do mnie adres do wysyłki, abyś mógł otrzymać nagrodę. Zwycięzcom serdecznie gratuluję. Również dziękuję Wam wszystkim za wzięcie udziału w konkursie, a była to liczna grupa, no niestety kuchenek było tylko 10. Ale nie przejmujcie się, kolejny konkurs odbędzie się, gdy mój kanał przekroczy 100 tysięcy subskrybentów. Nagrody będą równie fantastyczne. Dziękuję Wam serdecznie i wracamy do gotowania. Nie jest to reklama, nie jest to lokowanie produktu. A teraz wracamy już do gotowania. Przygotujcie sobie większą miskę, ugotujcie makaron. Ja ten makaron ugotowałem wczoraj, dzięki temu ma mniej kalorii. Jest to makaron macronelli z taką dziurką. Jest naprawdę bardzo fajny, ponieważ sos, który znajduje się w sałatce, wejdzie do tej dziurki. Ten makaron jest o wiele smaczniejszy. Dlatego bardzo często używam ten makaron do sałatek. Tutaj znajduje się cała półkilogramowa paczka. Teraz zajmiemy się piersią z kurczaka. To są dwa duże filety o łącznej wadze pół kilograma. Wystarczy pokroić filety tak, żeby była drobna kosteczka i zaraz go zamarynujemy i taka kosteczka będzie idealna. Fileta mam już rozdrobnionego, teraz wystarczy dolać olej rzepakowy bądź oliwę, co macie, to użyjcie. Do tego jeden ząbek czosnku, drobno posiekany, sól. Dzisiaj chciałbym, żeby ta sałatka była pikantna, dlatego zastosuję pół łyżeczki suszonej papryczki jalapeno. Jeżeli chcecie, żeby sałatka była mniej pikantna, użyjcie po prostu pieprzu. Ja zamiast pieprzu dzisiaj używam jalapeno. Może być to suszona peperoni na przykład, zmielona, sporo ziół prowansalskich. I aby dodać trochę koloru, to jeszcze odrobinę papryki słodkiej. Całość teraz wystarczy przemieszać. Kurczaka mamy już gotowego, możemy go zacząć smażyć. Na początek mocno rozgrzewamy patelnię, smażymy od suchej patelni, ponieważ w kurczaku jest marynata z olejem, tak więc więcej tłuszczu już nam nie potrzeba. Jak patelnia będzie naprawdę mocno rozgrzana, to wrzucamy kurczaka, bo smażenie będzie naprawdę bardzo krótkie. Teraz już wrzucamy kurczaka, rozprowadzamy po całej patelni. I czekamy, aż podsmaży się z jednej strony, dopiero wtedy zaczynamy mieszać. O, i teraz delikatnie przemieszam. Filet jeszcze do końca nam się nie usmażył, tak więc jest czas, aby wrzucić cebulę. Tutaj jest jedna średnia cebula pokrojona w grubszą kostkę. Chodzi o to, aby tą cebulę tak naprawdę delikatnie zblanszować. Nie musi być ona mocno podsmażona, a i tak bardzo fajny aromat do całej sałatki odda. Kurczak praktycznie jest już zrobiony, tak więc ściągam z gazu i możemy kompletować całą sałatkę. Zanim dorzucę tutaj kurczaka, niech on sobie trochę przestudzi się na patelni. Teraz wrzucam 300 ml jogurtu greckiego. Jeżeli nie macie greckiego, możecie użyć jogurtu naturalnego. Do tego dwie czubate łyżki majonezu, jeszcze jeden ząbek czosnku roztarty, drobno posiekany, dwie czubate łyżeczki musztardy, sok z połowy cytryny, bez pestek, do tego pęczek szczypiorku drobno posiekanego, dorzucę jeszcze suszony koper, jak macie świeży, możecie użyć świeżego. Pół puszki kukurydzy, z 20 czarnych oliwek, 6 plastrów ananasa z puszki. On jest tak dosyć grubo pokrojony. Teraz już dodam naszego fileta wraz z cebulą. Pięknie pachnie ziołami. Pamiętajcie, że kurczak
każdej postaci praktycznie uwielbia zioła prowansalskie. No i teraz już delikatnie wszystko mieszamy. Sałatkę wstępnie już przemieszałem, teraz sprawdzę, ile soli musimy dosypać. Jeszcze trochę, tak? Pamiętajcie, że filet już był solony, dlatego z solą trzeba delikatnie, ale jeszcze musimy jej troszkę dołożyć. Teraz jeszcze wymieszam i będzie już idealna. Tak jak wspominałem, jest naprawdę fajnie pikantna i jest niesamowicie soczysta. O to właśnie chodziło. Spróbuję jeszcze tylko. Fantastyczna. Słodko, kwaśna, słonawa i pikantna. Mam nadzieję, że przepis na tą sałatkę wypróbujecie. Uwierzcie mi, jest naprawdę bardzo pyszna. Na każdej imprezie się sprawdzi i nie tylko. Jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam, a nowych widzów zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję Wam również za to, że wzięliście udział w konkursie i to było Was naprawdę bardzo sporo, także cieszy mnie to niesamowicie. Żegnam się dzisiaj już z Wami, życzę Wam smacznego, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.